Szanowni Państwo, zapraszamy bliżej. Witam serdecznie Państwa w Centrum Rzeźby Polskiej na otwarciu dzisiaj trzech wystaw, a które to z kolei, to trudno mi policzyć, ale dużo otwieramy, jak sami wiecie. Będzie to na pewno kilkadziesiąt w tym roku. Witam serdecznie wszystkich jeszcze raz. Są obecni, tak się składa, że dzisiaj Rada Programowa Centrum Rzeźby Polskiej obraduje. Są tu obecni jej członkowie, a wśród nich dyrektor Departamentu Narodowych Instytucji Kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pan dr Zenon Rutkiewicz, którego tu przedstawiam. Jeszcze raz witam. Dzisiaj otwieramy trzy wystawy. Zaczynamy od kaplicy. Artysta, tak? I zaprosi do oglądania. Witajmy Państwu dużo czasu, powiem tylko dwa zdania. Żyjemy w takim czasie, gdzie brakuje nam tego czasu i nasza świadomość znajduje coraz więcej argumentów na usprawiedliwienie takiej sytuacji. Myślę, że w pewnych momentach zaczynamy świadomością inaczej kierować i przenosić się jeszcze w inne sfery naszej wrażliwości, naszych doznań, skojarzeń. Myślę, że to, co Państwu tutaj proponuję, jest taką chwilą ulotności i pewnego czasu, który wiem, że w sobie odnajduję z racji na przykład wieku, ale także innych spotkań i doznań. Zapraszam na chwilę tej intymności. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Witam pana prezesa, sąsiada, kłaniam się. Malowanie będzie. Tak, to zawsze jest dobrze.